Chwała Bogu, bracia i siostry. Czy gotowi jesteście dzisiaj słuchać? A krótko czy długo? Moja żona takie ciekawe rzeczy tu powiedziała, takie zachęty. I ja szukałem wczoraj, żeby ktoś zagrał dla mnie. Nie można nikogo znaleźć, żeby ktoś zagrał na instrumencie. Widzicie, jak potrzeba? Żeby ktoś stoi instrument i nie ma komu grać. Ja mówię, znajdźcie kogoś, żeby ktoś zagrał. Ja musiał coś zaśpiewać, ja nigdy u was nie zaśpiewałem. I nie można nikogo znaleźć. Młodzi, średni. Jest potrzeba. Jest potrzeba. Popatrzcie, te bębny tu stoją. Ja bym w ogóle idzie do piwnicy wyniósł. One nic tu nie robią, tylko miejsce zajmują. Niech chór stoi. A młodzież niech tam stuka w piwnicy z tymi pałkami tam jak chcą. A tutaj można postawić instrument do grania. Chór niech zajmuje miejsce. Ja wam tylko radzę. Ja jestem gościem, ale ja myślę, że to będzie dobrze. Nie wiedziałem, ale postaram się zaśpiewać. Ja nie jestem śpiewakiem. Można zaśpiewać? Ja nie jestem śpiewakiem, ale postaram się, bo jakby ktoś zagrał, to by te moje pomyłki chociaż zakrył, a tak wszystko będzie odkryte. Golgoty to szczyt, gdzie hańby stał krzyż. Tam Jezus się przybić dał, by winy me zmył, bym wiecznie z nim żył. Zbawiciel, król pień i chwał. Golgocki ten krzyż pociąga mię wzwyż. Tam zgasł Jezus mój, za mnie tocząc bój. Tam sędzia i Pan przed sąd poszedł sam, bym wieczne zbawienie miał. Z ufnością na krzyż spojrzałem wśród bied i pokój znalazłem tam, więc odtąd już z nim przybliżać się śmiem, do Ojca, do niebios bram. Golgocki ten krzyż pociąga mię wzwyż. Tam Pan z niebem świat pojednał mur pad. Odwieczny tam blask miłości i łask jaśnieje i świeci nam. Grzesznikom wszechziem, wszechczasów ten krzyż z litości darował Bóg, bo balsam dla ran otrzyma wnet tam, kto zwróci na krzyż swój wzrok. Golgocki ten krzyż pociąga mię wzwyż, bo bliskim jest tam w miłości swej Pan. On ciszą wśród burz, pokojem dla dusz, pod krzyżem jest niebios próg. Amen. Pieśń śpiewnika pielgrzyma numer 105. Jak chcecie, możecie sobie potem ją śpiewać. Może znacie. Niech Bóg błogosławi. Bracia, kochani, siostry zboru w Fajnówce i wszyscy, którzy jesteście tu na tym miejscu. Ja trochę może czasu zajmę dla was, ale już długo nie będziemy, bo ja potem powiem, jak nasza droga była tutaj dzisiaj.
do Was, ale na samego początku jeszcze raz przekazuję serdeczne pozdrowienia, bo w czwartek przekazywałem. Przywieźliśmy Wam od naszego zboru w Westfield, Massachusetts, braci i sióstr, serdeczne pozdrowienia. I jeszcze raz powtarzam, brat Dmitry Bezpawo, jego żona, ja rozmawiałem z nim w tym samym dniu, kiedy odjeżdżałem, bo często z nim jestem w kontakcie, i też brat kazał serdecznie wszystkich Was pozdrowić. Ja przed tym, niż pójdę do Słowa Bożego, troszeczkę powiem, że brat Dmitry Bezpawo, z którym ja już współpracuję, dałem powiedzieć, gdzieś 24-25 lat, znamy się bardzo dobrze. On i jego żona odwiedzali nasz zbór bardzo, bardzo często i byliśmy w bliskich bardzo kontaktach. I gdy ja przeprowadziłem swoją rodzinę ze stanu Nowy Jork do stanu Massachusetts, zbór był bardzo malutki, może gdzieś 40 osób. I pastorem był brat Romaniuk. To był Polak z pochodzenia z Warszawy, który znalazł się w Australii i ileś lat był w Australii. Kiedy ja przyjechałem do tego zboru, brat Romaniuk już był pastorem, jeszcze jakiś czas tam był. Po bratu Romaniuku, jak on już wyjechał, objął pastorstwo brat Paweł Nosaluk, to też był Polak, nie pamiętam gdzieś z jakiej części Polski on pochodził, ale on był zabrany do Niemiec i znalazł się w Belgii po wojnie i w Belgii uwierzył. Ożenił się z żoną Rosjanką w Belgii zaraz po wojnie i wyjechali do Stanów, nie chcieli wrócić z powrotem ani ona do Rosji, ani on do Polski. I on potem był pastorem, a ja, myśmy przyjechali, ja byłem młodym człowiekiem wtedy, miałem może 27 lat. I z dwoma dziećmi przyjechali i przyłączyliśmy się do tego zboru i z bratem Bezpawem poznajomiłem się i on zaczął odwiedzać bardzo często nas i na jednym z nabożeństw, kiedy oni przyjechali, siostra Bezpawo na imię ma Alma, ona jest Ukrainką niemieckiego pochodzenia, ona, jej rodzinnym miastem jest Charków na Ukrainie, ale niemieckiego pochodzenia jest i myśmy bardzo się żyli z nimi, dlatego że ja zobaczyłem, że ci ludzie chodzą z Bogiem, nie tylko chodzą z Bogiem w Bożym Słowie, a w Bożych objawieniach. I dla mnie już więcej nic nie trzeba było. Absolutnie. I kiedy oni odwiedzili nas pewnego razu, ja wtedy w zborze prowadziłem pieśni ogólne. U nas tak jest przyjęte w słowiańskich zborach, że ktoś stoi za katedrą, za kazalnicą i prowadzi pieśni. Zbór śpiewa, a ten człowiek prowadzi tylko pieśni. To wszystko. Ja nie byłem ani muzykantem, ani nut nie znam, ani jednej nutki nie znam. Ani jednej. Ale aż wasz chór albo dyrygent się gdzieś pomyli na pół nuty czy czwartą nutę, ja jemu podpowiem. Dobrze? Gdzie pomyłka jest? I prowadząc te pieśni, po nabożeństwie siostra Alma Bezpawo podeszła do mnie i powiedziała: ja otrzymałam objawienie od Boga, że ty będziesz pastorem tego zboru. Pode mną się chyba ziemia mogła rozstąpić, tak się czułem, bo nie czekałem takiego czegoś, ani nie szukałem takiego czegoś, a wręcz przeciwnie, bałem się. Bałem się tej odpowiedzialności i ona powiedziała, że ty będziesz pastorem tego zboru. I przeszły jakieś lata i dokładnie się stało tak, jak siostrze Bóg objawił. Dokładnie. I ja się tylko dzielę niektórymi przeżyciami. Tak, i wtedy zbór, jak ja już po jakimś czasie, modlitwie, prośbie, objawieniach pańskich, jeszcze szukałem Bożego oblicza, i Pan Bóg dał do zrozumienia, że jest Boża wola, żebym ja stał na przodzie zboru. Ja z wielkim strachem, ja po prostu się bałem strasznie i nie wiedziałem, co robić, ale widocznie taka była wola Boża. Ludzie zaczęli przychodzić, zbór zaczął rosnąć i zaczęła się rozbudowa pierwszego zboru. Moja żona z brzuchem czteromiesięcznym na drabinie, gdzieś są zdjęcia, jak ona tam pomagała coś przybijać czy coś robić. Myśmy starali się, żeby być przykładem dla tych, którzy nas otaczają i dla braci,
i dla sióstr. Także bracia, siostry, a szczególnie siostry, jak nie macie brzucha, możecie pomagać jeszcze więcej. Niech Bóg błogosławi. Można coś dla Pana czynić i koło zboru, i w zborze, i tak dalej. Ale kiedyśmy zbudowali ten zbór, w nim parę lat żeśmy się zbierali i znowuż zaczęło być ciasno. Znowuż tak ciasno, że trzeba było nabożeństwa robić na dwie zmiany. Jedno nabożeństwo na 8 rano, a drugie nabożeństwo na 11 rano. I też to było trochę uciążliwe i przyszła myśl, żeby budować nowy dom modlitwy. I Bóg nam dał możliwość, w mieście, prawie w środku miasta, zakupiliśmy lotę, dosyć tanią i dosyć dużą, i zbudowaliśmy zbór, gdzie dzisiaj w niedzielę około 1200 ludzi się zbiera. I jest nam dobrze, jest nam wygodnie, mamy wszystkie wygody, co nam potrzeba, ale wszyscy pracowali i wszyscy się starali. Koszt tego budynku był 2 miliony dolarów i to było w 2002 roku i do dzisiejszego czasu, na dzisiejszy czas, na tą wiosnę wypłaciliśmy wszystko. I ludzi nie mamy bogatych. Nie mamy bogatych ludzi. Mamy ludzi dużo prostych, tak jak jesteście wy i my, ale ludzie powiedzieli, my chcemy pozbyć się tego ciężaru, my chcemy wypłacić to do banku, my nie chcemy, żeby ten dług leżał na nas. I ludzie oddawali dziesięciny i na godzinę zarobki swojej pracy i dawali, oddawali, pożyczali, a niektórzy mówili, ja daję 5000 dolarów do zboru na mój pogrzeb, używajcie to na budowę, jak ja umrę, tylko mnie pochowajcie. Różnymi sposobami ludzie się związali, zeszli i na dzisiejszy czas my jesteśmy wolnymi od długów i chwała Bogu za to. Także where is a will, there is a way. Gdzie jest wola, tam jest możliwość, że to można zrobić. Prawda? Jak jest chęć. Także to dla świadectwa i zbudowania. W dzisiejszym czasie mamy olbrzymi zbór i dużo ludzi, i gdzie Pan postawił mnie pastorem i powiedzieć można stróżem, żeby to dzieło Boże prowadzić. I ludzie są tak samo jak tu, a ludzie chyba nie są inni. Ludzie są wszędzie tacy sami. Charakter człowieka jest prawie taki sam. I Pan powiedział, najzdradliwsze jest... Prawda, także są różni ludzie. Są różni ludzie. Nieraz przychodzi się stać na kolanach i płakać przed Panem, że Bóg dał mądrość, jak wyjść z takiego czy drugiego położenia. Ale są też i bracia w zborze rozumni, i pastorzy, i diakoni, którzy pomagają. I chwała Bogu za to. Bracia i siostry, przed tym, niż przejdę do Słowa Bożego, ja się dzielę niektórymi rzeczami. Ja wam powiem, o nie wszystkim mówiłem, ale niektóre rzeczy będę mówił do was. 13 lat temu ja już powinien być pod trawnikiem. Już mnie miało nie być, może dosyć dawno. Ale jeszcze jestem. I wy zrozumiecie, dlaczego jestem. Nie dlatego, że ja mądry, albo coś takiego, bo nic absolutnie tego podobnego nie ma. Ale zrozumiecie, jak ja przyjdę. Już 13 lat temu ja powinien być już nie tutaj. Tak, żona płakała i przeżycia były i tak dalej. Powiedziała, ty mnie zostawisz z małymi dziećmi, jak ja sama dam rady. Myśmy coś przeżyli. I jak ktoś nie przeszedł doliny łez, nikomu nie życzę. Nikomu nie życzę. Ale z drugiej strony powiem, jeżeli nie przeszliście doliny łez, trudno będzie w życiu. Człowiek musi przejść pewne doświadczenia i Bóg popuszcza pewne sytuacje w naszym życiu, żeby nas wypróbować i zobaczyć, na co my jesteśmy zdolni. I my nie wiemy, dlaczego to przychodzi. Dlatego radzę nigdy nie narzekać. Jakby trudno nie było, jakie problemy by nie były, nie narzekajcie, kochani, bo to tylko szkodę dla siebie zrobimy. Dziękujcie za wszystko Bogu. Za trudności, za brak finansów, za brak zdrowia, za wszystko dziękujcie Bogu, bo taka jest wola Boża. I wtedy Bóg będzie uwielbiony. Ja nieraz już prosiłem Pana, jak już dzieliłem się, aby to już przeszło jakieś lata, komplikacje i ze zdrowiem były i tak dalej. Sytuacje były różne. Gdy do 40 lat chodziłem jak zegarek, a po 40 lat jak złamany budzik. Stary, wiecie?
O, ale wam coś powiem, że przyjechałem jeszcze do was, jestem z wami i byłam w różnych krajach i tak dalej, ale zrozumiecie zaraz, dlaczego tak jest. Zrozumiecie zaraz, dlaczego tak jest. Kochani, to ja się dzielę dla waszego zbudowania. Prosiłem Pana, aby uwolnił mnie już z tej pracy. Dla mnie już jest trudno i ciężko, szczególnie gdy ze zdrowiem jakieś były problemy. I staram się stawiać swoje życie przed Bogiem na rentgen duchowy chociaż raz na rok, żeby wiedzieć od Boga, czy ja idę dobrze i czy dobrze zbór jest prowadzony. To jest bardzo potrzebne. Ja to robię nie pytając się nikogo, ani swojej rady, ani swoich pastorów. Ja to robię sam i wiem, kiedy ja mam to zrobić i wiem, gdzie to wysłać. To jest bardzo daleko ode mnie, od domu, mnie tam nikt nie zna i nie wiedzą nawet, co za potrzeba i co za człowiek. Tylko przyszła potrzeba i brat prosi o potrzebę numer jeden i potrzebę numer dwa. I to wszystko, co oni wiedzą. A resztę odpowiada Bóg. I gdy on odpowiada, idzie odpowiedź konkretna na te rzeczy, o których ja pytałem. Wtedy ja wiem, że do mnie mówi Bóg. Amen. I gdy ja ostatnim razem, to było już wiosną teraz, nawet i w maju, w kwietniu, maju, płakałem przed Panem, modliłem się, mówię: Panie, może już dosyć, może już ktoś drugi będzie to prowadzić, są bracia zdolni i mogą poprowadzić tą pracę pańską, choć widzę zboże sytuację, widzę wiele rzeczy, a widzę nie dlatego, że jestem mądry, ale widzę dlatego, że Jego mądrość jest. On od nas, spod nas tylko dywanik wyciągnie i po nas, i po naszej mądrości, i po naszym życiu, i po naszym zdrowiu, i po naszym wszystkim. Wszystko od Niego. Alleluja. I gdy ja tak płakałem, modliłem się i mówię do jednego małżeństwa starszego, że drugi raz, już drugi rok, mówię: ja mam potrzebę i poślijcie proszę. Znowuż, bo ja muszę mieć odpowiedź na pewne rzeczy. I o sobie, i o drugich osobach z Boże. Ja muszę mieć odpowiedź. Są sytuacje takie, niektóre tak skomplikowane, że nieraz przy Słowie Bożym trudno je rozwiązać. Potrzebny jest sowiet, czyli advice, czy rada z nieba, żeby człowiek wiedział, jak postąpić w danej sytuacji. Są takie węzły nieraz, że potrzebna jest rada od Boga, jak postąpić. I dobrze, kiedy my wchodzimy w poradach pańskich. To jest bardzo potrzebne. Dlatego ja staram się nie za dużo ludzi słuchać. W zborze są różne opinie. Jedni bracia są tak, a siostry tak, a młodzież tak. A ja słucham się, co mówi Bóg, razem się z braćmi i staramy się robić to, co pasuje Bożemu Słowu i woli Bożej. A to nie zawsze ludziom pasuje. Ale my nie możemy inaczej. Dlatego, że to masę ludzi trzeba zaprowadzić gdzieś i za nich odpowiadać potem, prawda? Za nich trzeba odpowiadać. I gdy ja się obróciłem do Boga i mówiłem przed Panem swoje żale, swój ból i swoje zdrowie i zdać zbór trzeba i to wszystko już tak nadokuczyło, mówię: Boże, ja się do tego już nie nadaję. Ty musisz do kogoś wybrać. Ja te objawienie nie będę u siebie z Boże czytał, bo to nie jest dla nich. Tak? A dla was dlaczego czytam? Bo jesteście daleko i to tylko dla waszego zbudowania. Ono jest dla mnie. Ale chcę się dla was podzielić, żebyście zbudowali się czymś, że Bóg odpowiada na modlitwy i słyszy wasze słowa, kiedy macie zamknięte drzwi i mówicie z Nim. On to wszystko słyszy. I On widzi wszystko, co wy mówicie i myślicie. Ja, gdzie my jesteśmy, co przez nasze myśli przechodzi, gdzie nasze oczy biegną. Wszystko przed Nim odkryte. Dlatego dobrze jest chodzić przed Nim w szczerości i w strachu Bożym. Bardzo dobrze. I kiedy ja czekałem na to, Bóg odpowiedział i przyszła do mnie odpowiedź tak konkretna, że już jaśniej być nie może, bo Bóg z tak dalekiej krainy odpowiedział do mnie, co ja mówiłem gdzieś w lesie, w domku, w jakimś kraju i nikt tego nie słyszał i Bóg odpowiedział, co ja mówiłem, a co On odpowiada. Już jaśniej nie trzeba, prawda? Jaśniej już nie trzeba. Nikogo nie było i Bóg odpowiada. I odpowiedział dla mnie: ja widzę Twoje cierpienie i przeżycia. Jak często na sercu Ty mówisz w sercu: Panie, jak mi teraz ciężko i zdrowie moje już nie pociłe. Tak, Synu mój,
To wszystko w moje ręce i dlatego ja dla Ciebie przedłużam życie, abyś Ty jeszcze prowadził dzieło Boże, bo ja, Pan Bóg, dałem Ci mądrość i siłę, abyś w Kościele wszystko wyrównywał. Dałem Ci na Twoją prośbę, kiedy wzywałeś do mnie jak do Boga, dałem odpowiedź i dopomogłem dalej i będę dopomagał i umacniał, abyś jeszcze prowadził naród Boży, bo Ty tam potrzebny jesteś dla Pana. Tam, gdzie ja jestem. Ja już myślałem, może gdzieś wyjeżdżę, nie da rady. Ja już się zgodziłem, ręce podniosłem po tym objawieniu. Kapitulacja 100% i mówię tylko tak, Boże. Ja zgadzam się ze wszystkim. Jesteś potrzebny tam, Ty to sam wiesz. Ja to wiem. Przedtem, niż to przyszło, ja to wiem. Ja to widzę. I tak to rozumiesz, żeś Ty tam potrzebny. Na ziemi jednak ja odpoczynku Tobie nie daję, a tylko ulgę. Dlatego, Synu mój, nie smuć się, że ja Ciebie prowadzę tak wąską drogą, a to dlatego, że ja Ciebie lubię i chcę, abyś zawsze był ze mną, bo taka wola Boża, a Ty zawsze bądź wdzięczny Bogu i za choroby, że ja Cię prowadzę przez ręce lekarzy i tam ja Ciebie wypróbowuję i wtedy Ty silny i wtedy wypróbuje się wiara Twoja i dana jest od Pana mądrość i tak chwali się Pan i płynie woda z wnętrzności żywa i inni piją dziękując Bogu. Amen. To była konkretna odpowiedź. Ja upadłem w wielkich łzach i podziękowałem Bogu i więcej już narzekać nie będę. Będę się starał. I więcej już nie będę mówił: Boże, ja chcę iść na emeryturę. Ja już nie będę mówił. Niech będzie wola Boża. Bracia, siostry, to są ważne rzeczy. Ja to nazywam wyższa matematyka. Jeżeli my mamy kontakt z niebem, a niebo z nami, to wyższej matematyki już nie ma. Brat Paweł mówi, że my mamy samo wyższe obrazowanie, bo ono z samej wyższej góry przychodzi. Najwyższe wykształcenie mamy my. Alleluja. Alleluja! Najwyższe. Bracia, siostry, dlatego chciałbym Was poprosić o modlitwę za siostrę Bezpało. Siostra Bezpało, oni już są ludzie, którzy mają po 80. I ona prosiła mnie, ja z nią na telefonie też rozmawiałem. Bracie Waldek, ja bym prosił o modlitwę. W tych latach ona zachorowała już bardzo poważnie. Ich Bóg używał cudownie, ale choroba przyszła taka, że tylko Bóg może dopomóc tym. I ona prosiła, że gdzie będę, żeby pomodlić się za nią. Ich Bóg cudownie użył to małżeństwo. Ja bym chciał, żebyśmy w tej chwili to uczynili, jeżeli nie będziecie przeciw. Dobrze? Pomodlimy się za naszą siostrę. Kto może na kolanach, kto nie stanie, nie ma różnicy. Modlimy się. Boże nasz. Przedłużam pewne świadectwa, bo chcę tym się podzielić. Rok temu, jak żeśmy byli u Was ze Stepczukami i z bratem Labockim, którzy też podawali pozdrowienia dla Was wszystkich, tutaj przyjechała rodzina daleka mojej żony z Bydgoszczy, jeżeli pamiętacie. To była rodzina, przyjechała Bernadeta Czubkowska, i jej mąż przyjechał i jej córka z narzeczonym. Oni są katolikami i oni bardzo chcieli się spotkać. Ja powiedziałem, ja nie będę miał drugiej możliwości. Ona pisała do mnie prawie rok czasu, chciała się bardzo zobaczyć. Ja mówię, jeżeli chcesz się z nami zobaczyć, my będziemy w Hajnówce i tak dalej. I oni, będąc ludźmi nienawróconymi i nie, nigdy nie byli na takim czymś, jechali 9 godzin, żeby nas tu zobaczyć. I kiedy oni tu przyjechali, Bóg coś zrobił. Bracia i siostry, przez Was Bóg coś zrobił. Nie przez nas, przez Was. I gdy oni przyjechali, oni siedzieli, ona siedziała, zdaje się, w drugiej ławce. Dla nich to było, oni nigdy na takim czymś nie byli. Oni nigdy na takim nabożeństwie nie byli. Oni nigdy takiego czegoś nie słyszeli. Sępólno-Krajeńskie, 50-60 km za Bydgoszczą, tam nie ma zboru. Oni nic podobnego nie widzieli. I zbór w Hajnówce wywarł przez Boga taką wagę, szczególnie na Bernadetę, może na ich wszystkich, szczególnie na nią, że ona jak przyjechała, ja potem starałem się być w telefonicznym kontakcie i pisałem ze Słowa Bożego, dużo, dużo pisałem listów i pisałem i dzwoniłem często.
I ona powiedziała do mnie: wujku, mi się zdaje, że ta hajnówka to tylko sen, który się chyba już nigdy nie powtórzy. Ja mówię: nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy, bo wszystko może być. I ona mówi: to dla mnie było coś takiego, że ja nie mogę to wytłumaczyć. To mi się zdawało, że to był raj na ziemi. Ja po prostu jak sen. I ja bym tak chciała jeszcze na takim czymś być. Jeżeli Bóg powołuje człowieka do swojego królestwa, On daje pragnienie i On toruje tego człowieka drogą i ten człowiek popadnie w sieć Bożego zbawienia. Aleluja. Ja mówię, z żoną porozmawiałem, mówię, że to byłoby dobrze, żeby zaprosić ich do nas. I myśmy ich zaprosili, oni przyjechali do nas do Stanów, mieszkali u mnie w domu cały miesiąc. Na pierwszym nabożeństwie ona przepłakała całe nabożeństwo. On siedział spokojnie, ona przepłakała całe nabożeństwo. I cały miesiąc ja przebywałem z nimi w Bożym Słowie każdy dzień. On tam trochę pracę dostał jednego wierzącego podpracowywał, to ja z nią rano siedziałem w Słowie Bożym, a z nią i z nim wieczorem. I tak prawie cały miesiąc. I jak już powiedziałem, niektórzy was słyszeliście może, bo ja mówiłem o tym w Bielsku też, bo oni ich tam znali, że ja nie wiem, skąd mi ta mądrość przychodziła, że ja im świadczyłem z Bożego Słowa i ona piła to jak wodę wchłania sucha ziemia. I jakbym chciał wam powtórzyć to, co ja im mówiłem, ja nie dam rady. Ja po prostu nie dam rady, bo ja nie pamiętam. To było dane na ten czas i potrzebne na ten czas. I to słowo, ono się brało jak ze studni. Przychodziło i potwierdzenia Bożego Słowa. Modliliśmy się w domu i tak dalej, w zborze. I ona słucha, mówi: wujku, mów jeszcze, i mów jeszcze, i mów jeszcze. I ja dużo mówiłem ze Słowa Bożego. Mówiłem o 12 apostołach, o Jezusie Chrystusie. Mówiłem o wszystkim, o Marii pytania były, i o świętych pytania były, o różańcu, o wszystko było czytane, mówione i wytłumaczone. Pewnego razu ona pyta: wujku, a co to takiego w zborze ludzie na jakichś językach się modlą? I wy w domu, jak wieczorem się modlimy, jakieś języki, co to jest? Ja mówię: jak ty pragniesz, ja ci wytłumaczę. Ja przez Słowo Boże jej to wytłumaczyłem, co to jest. I nawet nie wiedziałem, że ona tego zapragnęła. Ona mi tego nie powiedziała, że ona tak pragnęła. I ona ze łzami. O, i pewnego ranku wszyscy już poszli do pracy, żona poszła i Staszek poszedł pomóc temu bratu bieżącemu, dzieci do szkoły, do pracy. I ja mówię: Bernadetto, przed tym, że będziemy jeść śniadanie, pomodlimy się tak jak każdy dzień. O, i ona tak rozmyśla mnie, co na twoim sercu? Ona mówi: no to, co wujek o tym Duchu Świętym mówił. Ja tak bym pragnęła. Łzy się leją u tej kobiety. Wiecie, ja widzę, jak Duch Święty pracuje nad jej sercem. Bracia, tego w szkole nigdzie się nie nauczysz. Tego się nie nauczysz. To jest ingerencja Ducha Świętego. To jest praca Boża. I ja mam zaszczyt, że Pan Bóg mnie użył w tym. To jest dla mnie zaszczyt. Ja dziękuję Bogu za to, że ja mogłem być tym biednym narzędziem, którym On użył dla zbawienia tej duszy. I myśmy stanęli na kolana u nas w pokoju takim rodzinnym. Są takie duże okna, tam lasek taki. Ja zawsze lubię stanąć twarzą do tego okna i tak, a ona tam z tyłu za mną stała i się modlimy. Jak przyszła obecność Boża na nas dwóch, jak wstąpił Duch Święty, jak ona spełniła się Duchem Świętym, jak ona zaczęła wielbić Boga. Ja wam tego nie dam rady wytłumaczyć. Taka obecność Boża, że ona na kolanach przyleciała do mnie, ona taka kobieta mocna. Jak mnie objęła, to myślałem, że mi oczy wyskoczą. I mówi: wujku, dziękuję, z płaczem. Ja mówię: ty mnie nie dziękuj, ja tobie nic nie dałem. Bój się Boga. Ty dziękuj temu, kto to uczynił. Jak my Boga chwalili, bracia, siostry. I ona mówi do mnie: teraz ja wiem, dlaczego ja tu przyjechałam. Teraz ja już wiem. Ja już teraz wiem, czemu ja tu przyjechałam. Przyjechało nas dwóch, a będzie wracać nas trzech. I rozmawiałem ją przez telefon wczoraj, znaleźć się. Ona mówi: wujku, przyjedź do nas ze Słowem Bożym. Ty nam tak tu potrzebny w naszym domu. Przyjedź do nas. Nie zostawiaj nas. Mi tak przykro. Byłoby dobrze jakiś misjonarze, żeby ktoś tam był. My byśmy sponsorowali, my byśmy finansowali, żeby ktoś poszedł do tego miasteczka i prowadził pracę. Tyle jest potrzeb. Bracia i siostry, my się modlimy w tej sprawie. Modlimy w tej sprawie. Ale to jest świadectwo, że wasz zbór użył Bóg, żeby posiać nasienie Bożego Słowa. Właśnie tu. Ona posłyszała.
I ona mówi, przed tym jak ona miała wyjechać, ja musiałem nastawić. Mówię, Bernadetko, słuchaj jedno. Ty wracasz w pustynię. Wrócisz się w pustynię. Nikomu nie odkryłaś swojego serca. Nikomu nie mów twoich przeżyć. Ciebie nikt nie zrozumie. W środowisku, w jakim ty się znajdujesz, ciebie nikt nie zrozumie. A wręcz przeciwnie, Boże, ci być jeszcze trudniej. Módl się. Ona mówi, wujku, ja będę się modlić tak, jak ty mnie nauczyłeś. Ja będę czytać wszystko, robić tak, jak ty mnie nauczyłeś. A ona mnie pyta, a czy ja mogę iść do kościoła katolickiego? Tam nie ma gdzie iść. Ja mówię, możesz, ale będziesz robić to, co ja ci powiem. A co? Ja mówię, przyjdziesz na nabożeństwo, skłonisz kolana z tymi ludźmi, jak oni się modlą, zamkniesz oczy i będziesz się modlić do tego, kto cię zbawił. Nic w tym złego nie ma, nic się nie bój. A gdy siądziesz i ksiądz będzie czytać Ewangelię, wysłuchaj Ewangelię. To jest Ewangelia, ty masz do tego prawo. I potem idź do domu. I na tym wszystko. Wujku, ja tak robię. Ja tak robię. Ale wujku, ja widzę, że mnie nikt, ja nie mam z kim. Ja, wujku, ja jestem w pustyni, ty miałeś rację. A mało tego, pełno wilków naokoło. Tak, to prawda. A ty musisz stać. Pan cię ochrzcił Duchem Świętym. Wujku, ja idę drogą i ze mną się leją języki z moich ust. Co ja mam robić? Ja mówię, niech się leją. Niech się leją. Ja jestem w sklepie. Gdy nie ma ludzi w sklepie, ze mnie wyleje się rzeka. Niech się leje. Chwała Bogu. Niech się leje. Pan cię nie zostawił. Nie ma jak tego opisać. Bracia, siostry, cudowny jest Bóg. Alleluja. I On jest ten sam, który jest wśród nas dzisiaj. Ten sam. Ten sam. Także modlić się za nich też należy. Myśmy... Moje świadectwo zabiera czasu. Może już nie będę usługiwał. Może tylko się podzielę świadectwem. Zobaczymy, jak czasem będzie. W każdym razie myśmy pojechali do Rzymu. Jesteśmy w drodze z Rzymu do was. My mamy swatów w Rzymie. I moja córka mieszka w Anglii z mężem, ale rodzice naszego zięcia są w Rzymie. Są Italiańcy, Włosi. I oni nas bardzo prosili. I myśmy nigdy nie byli. I właśnie byliśmy w Rzymie na parę dni, bo oni bardzo prosili, żebyśmy przyjechali, to syn, żona i ja pojechaliśmy tam i znaleźliśmy się tam w Rzymie. Ja w Rzymie nigdy nie byłem. Pierwszy raz byłem i moi swatowie, oni są, można powiedzieć, niewierzący, ale bardzo kulturalni ludzie, nie palą, nie piją, niewierzący. On tak nigdzie nie chodzi, ona trochę katoliczka, ludzie bardzo na poziomie, tam służący u nich w domu są i tak dalej. To ludzie tacy, że na wyższych sferach są bardzo grzeczni, bardzo dobrzy, ugościli nas tak fajnie. A ja tylko myślę, gdzie by na nabożeństwo pójść w niedzielę. U mnie tylko jedno na myśli. Oni nas tam karmią i tralala, i buongiorno, i drugie, i po italiańsku, a ja myślę, jakby na nabożeństwo pójść. Gdzie by się pójść na nabożeństwo? Mówimy do nich, że my by chcieli pójść na nabożeństwo. No to pomagają nam w książce telefonicznej. Znaleźliśmy Assembly of God. To jest kościół zielonoświątkowy, który ma swoje korzenie i dyrekcję w Stanach Zjednoczonych. On po całym świecie jest. Assembly of God, Zgromadzenia Boże. I ten kościół, troszkę powiedzieć można u nas, on już nie jest taki, jak był kiedyś. On bardzo zrobił się moderny, nowoczesny. Dużo jest może nie tak, jak ma być rzeczy. Chociaż teoria i nauka niby została ta sama, ale życie i ludzie już nie są takim, jak byli. Ja wiem, bo ja jestem świadkiem pewnych rzeczy. Ale jeśli znaleźliśmy takich, no pójdziemy. Ja mówię, to Jola pojedzie z nami, a zięć może nas zawiezie. Ja patrzę, oni się wszyscy zbierają. Mnie nabrał strach. Myślę, pójdziemy tam, a tam jak zatańcują, zagwizdają. I jak my im powiemy, oni powiedzą, co wy jesteście za ewangeliczni chrześcijanie, co wy za wierzący. Bo dzisiaj tańcorów pełno, do cyrku bliżej jak do kościoła. Rozumiecie? I myślę sobie, co robić? Strach. I moja żona się boi. I do mnie, na mnie tylko patrzy. Oni chcą iść, a ja już nie za bardzo chcę ich brać, bo myślę, sam nie wiem, gdzie idę. Może trzeba samemu czapkę na głowę, w nogi. Bo nie wiesz, co będzie. Bo dzisiaj takie kościoły są, takie zbory są. Ale oni jadą z nami. Boże święty. A żona tylko się obróciła w samochodzie i mówi do mnie, ty się dobrze módl na tym tylnym siedzeniu. Po angielsku mi mówi, ty się dobrze módl, bo ty wiesz, gdzie oni jadą. Ja sama się boję. Nie bój się strachu, bo ja sam strachu.
I myślę, Boże, przyjadą ludzie, co będzie, bo na zachodzie, gdzie taki zbór znajdziesz? Myślę, to coś, nie wiem, Boże, a ja się modlę. I łzy mi lecą w tym tylnym siedzeniu. Myślę, Boże, daj, żeby to był zbór taki, jaki Ty chcesz, żeby był. Daj, żeby to był zbór taki, jaki Ty chcesz, żeby był. U Ciebie nie ma niemożliwego. Jedziemy przez ten Rzym, zajeżdżamy, wychodzimy tam, oni są na parterze, wejście, tablica i tak dalej. Idziemy słychać śpiew i wiecie co, bracie i siostry, Bóg zrobił taki cud, że ja tego nigdy nie zapomnę. W Rzymie, na zachodzie, ja się modliłem, pokaż tym ludziom zbór, jak zbór ma wyglądać. Otwierają się drzwi, ja wchodzę, zaparło mi dech. Pastor stoi za kazalnicą, po jednej stronie siedzą bracia w garniturach, w koszulach, przystojnie ubrani, na miejscu, wszystko jak ma być. Po prawej stronie siedzą siostry, nieobnażone, nieodkryte, każda jedna ma głowę nakrytą, po italiańsku śpiewają, po italiańsku głoszą Boże Słowo. Zabrało mi dech. I myślę, czy ja jak Bernadetta, czy to sen? Czy to prawda? Ale ja prosiłem, Panie, pokaż zbór, jaki Ty chcesz widzieć dla tych ludzi, żebyśmy się nie powstydzili. I pastor głosi słowo, na dzień tłumaczy i słowo jak raz takie, które oni potrzebują. Bracia, siostry, to jest cud. Dla nas się stał cud. I przed nabożeństwem, przed tym, niż pastor ma służyć Słowem Bożym, siostry wstają, otwierają Boże Słowo i wierszy przeczytają i dzielą się świadectwem, co Pan przez to Słowo im coś powiedział, co oni przeżyli. Może z 5-6 takich śród stało. To jest ciekawe. Mi się to spodobało. Te siostry coś mówią i dzielą się, one mają na to prawo. Prawda? I to było coś dobre. Tam, przepraszam, tłumaczył nam zięć nasz i mój swat. On był pilotem linii lotniczych italiańskich. On jest na emeryturze. I on po angielsku mówi, tak nie tak dobrze, ale mówi. I mówi, jak długo jestem żywy, takiego czegoś ja nie widziałem. Wiecie, takie zrobiło to na nich impact, takie wrażenie. Ja Bogu serdecznie dziękuję, że Bóg pokazał im, jak ma zbór wyglądać. Jak mają Jego dzieci wyglądać. Ja już nie mówię, że tam mężczyźni z jednej strony czy kobiety z drugiej strony siedzą, choć kiedyś tak było. Jak ktoś chce, może tak robić, albo mężczyźni, mężowie z żonami mogą siedzieć razem. U nas mężowie z żonami siedzą razem. Ja tylko rozsadziłem młodzież. To jest konieczne. Bracia młodzi z tej strony zboru, a siostry z tej strony. Bardzo dobrze.